Drodzy internauci, na początku roku 2022 serdecznie wszystkich witam i życzę Bożego błogosławieństwa. Aby Jezus Chrystus, który mówi: tego, który do mnie przychodzi, nie odrzucę, zawsze był z nami, każdego dnia, aby otaczał nas swoją opieką, jako dobry pasterz wiódł nas przez cały rok. Słowa te, które przeczytałem, to słowa hasła roku pańskiego 2022. One będą nam towarzyszyły przez cały rok. Natomiast chwilę refleksji teraz chciałbym zaproponować nad słowami, które są zapisane w Księdze Przysłów, czyli w Księdze Przypowieści Salomona, 16 rozdziale. Znajdziemy tam takie ciekawe słowa. Rzeczą człowieka są rozważania serca, lecz od Pana pochodzi odpowiedź języka. Wszystkie drogi człowieka wydają mu się czyste, lecz Pan bada duchy. Powierz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się twoje zamysły. Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami. Moi drodzy, na początku każdego roku, tak jak wtedy, gdy zaczynamy jakiś nowy etap życia, za w pełni uprawnione wydaje się wygłoszenie jakiegoś orędzia, manifestu czy odezwy. Z jednej strony warto podsumować to, co za nami, z drugiej strony też pokazać na coś ważne, na coś, co będzie nam towarzyszyć przez cały rok. W tej przyszłości, która jest z jednej strony nieznana, ale i też niepewna. Takie podsumowanie i wprowadzenie służy uporządkowaniu rzeczywistości, poukładaniu głównych jej elementów. Służy też wskazaniu na priorytety i hierarchię wartości. Słowa, które mają nam w tym pomóc, pochodzą z Księgi Przysłów, czyli Przypowieści Salomona. To bardzo ciekawa księga. Czasem krótkie pouczenia, czasem rozbudowane zdania, niekiedy nawet dłuższe poematy. Z jednej strony to podsumowanie naszych ludzkich mądrości, ale z drugiej strony to także wskazanie na to, że źródłem mądrości jest bojaźń względem Boga, czyli szacunek względem Boga i dopuszczenie, że to Pan Bóg mimo wszystko ma coś do powiedzenia, jeśli chodzi o nasze życie, o nasze funkcjonowanie na tym świecie. Księga Przypowieści Salomona podpowiada nam, że człowiek zawsze stoi przed koniecznością wyboru. Wyboru przed tym, co prowadzi do życia, a tym, co prowadzi do śmierci. Czasem te wybory dotyczą spraw bardzo ważnych, wielkich, związanych z całym światem, ale czasem są to wybory codzienne, można by nawet powiedzieć banalne, takie zwyczajne. Stąd też na kartach tej księgi znajdziemy wiele cennych wskazówek. Tłumaczę Biblii Warszawskiej fragment Księgi Przypowieści, który przytoczyłem, zatytułowali następująco: jaki powinien być człowiek? Natomiast ostatnio redaktorzy Biblii Ekumenicznej temu rozdziałowi nadali tytuł o obecności Boga w codziennym życiu. Myślę, że te podtytuły są bardzo charakterystyczne. Jaki powinien być człowiek? W jaki sposób przejawia się Boża obecność w codziennym życiu? Jakimi powinniśmy być w tym nowym roku? W jaki sposób Boża obecność będzie się przejawiać w naszym życiu? Moi drodzy, rzeczą człowieka są rozważania serca.
ale Pan Bóg daje odpowiedzi. Nam wydają się rzeczy czasem jasne, proste, natomiast życie pokazuje, że niekoniecznie tak muszą być. Dlatego ważne, aby uczynić to, do czego zachęca dziś nas mędrzec. Powierz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się Twoje zamysły, bo to Pan kieruje naszymi krokami. Niech dobry Bóg kieruje naszymi krokami w tym nowym roku. Powierzmy Panu swoje sprawy. Nie wiemy, jaki to będzie rok. Czy znowu rok w cieniu pandemii? Nie wiemy, jakie to będą dni, co nas czeka. Ale wierzymy, że jeśli przeżyjemy je z Bogiem, pod Jego opieką, to jest to wszystko, co może być dla nas najlepszego. Dobrej wędrówki przez dni z Jezusem Chrystusem. Amen.